RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w odcinku z testu nowego licencjonowanego samochodu z Szybkich i Wściekłych, a jest to tym razem Dodge Charger Hellcat. Jak widzicie, prezentuje się on w sposób następujący. Co ciekawe, to kółka, które dostajecie w nim w zestawie, możecie używać również z innymi autami, więc jest to na pewno duży plus. No i też kwestia tego, że wyglądają one po prostu bardzo fajnie, więc myślę, że tam do fęka sobie będę mógł wkomponować. A tymczasem, pamiętając o kodzie twórcy, czyli EDEK, możemy go zakupić, sobie go potestuję. Generalnie to macie też tutaj w zestawie, w sensie w zestawie, pewnie jest to jakiś zestaw. O, jest tutaj zestaw czterech samochodów. Wielki powrót Nissan Skyline'a, o którego często pytacie, więc teraz macie parę dni na zakup tego właśnie samochodu. Tak samo tutaj Dodge Charger oraz Ice Charger. O kurde, Ice Charger był, nawet nie wiedziałem, że on był w tym, w pakiecie Fast and Furious. Ale z tego co widzę, to tego nowego samochodu nie ma akurat w tym pakiecie, więc pomijam tak jakby, no dobrze dla tych, co go nie mają już kupionego. Nie wiem, co tutaj więcej powiedzieć. Po prostu chodźmy go przetestować. Ogólnie samochód ten ma stosunkowo dużo tak jakby swoich bazowych malowań. Ma malowanie real life, czyli tutaj tak jakby z prawdziwości. Możemy je sobie dać do drużyny na przykład niebieskiej. No pomarańczowi zrobimy coś bardziej odstrzałowego. Ale na pewno duży plus ze względu na to, że właśnie ma dużo malowań. Ogólnie jest jakiś błąd i nie mogę tego malowania zamontować w samochodzie. W ogóle tych żadnych malowań nie mogę zamontować, więc... Chyba, że są po prostu podwójne. A jest! Zduplikowały mi się te malowania. Dobra, nieważne. To jednak generalnie po prostu się zduplikowało. Na szczęście można je zamontować, bo już przez chwilę zgłupiałem. Tak czy siak, kółka tutaj możemy na przykład zamontować dowolne. Natomiast mi się te z Hellcata dosyć bardzo podobają. I fajnie, że będzie je można używać z innymi autami, bo tutaj pasują ładnie. Dopalacz można użyć dowolny, topera też możecie dać. Generalnie mega spoko, że można tutaj sobie dać sobie jakieś wybrane rzeczy. Co to jest? Ty, nie wiedziałem, że jest taki wybuch, ale fajny, papier toaletowy z bramki, elegancko. Ślad z potopem dowolny i dźwięk silnika. No brzmi spoko. Jeżeli chodzi o hitbox, to jest to hitbox do minusa. Jak widzimy, no niestety trochę z przodu wystaje, więc może to być lekko uciążliwe, z tyłu zresztą też. Chociaż tyłem za często i tak nie kopiemy. No i koła są nieco rozjechane, że wizualnie są one zdecydowanie szerzej niż w rzeczywistości. No ale może w samej grze nie będzie to tak mocno odczuwalne, dlatego przechodzimy już do testu do meczów. No i dobra, mamy pierwszego przeciwnika, czyli Aero. I standardowo sobie na samym początku zagramy jakieś casuale, żeby polecieć na double reseta, jakiegoś pincha oraz jakiegoś musty flick. Zaraz się wszystko okaże. I przeciwnik też gra tym, chargerem, fajnie. Pojedynek chargerów. Może też będzie leciał na freestyle. Chociaż widzę, z tego co widzę, to zrezygnował właśnie z próby freestylu na rzecz zjechania z piłką ze ścianki. Ogólnie już pierwsze odczucia są takie, że no strasznie długi się ten samochód wydaje i przez co jest strasznie jakby... Kurczę, nie wiem jak to opisać, ale pewnie... Nie wiem, nie pamiętam z którym autem to by można było porównać. Ale ogólnie jest to negatywne odczucie. Tak jakbym miał określić. Dobra, polećmy na Ceiling Musty Double'a. Albo po prostu Ceiling Musty. Albo nie trafimy w piłkę po ceilingu. No ale ogólnie no trochę denerwujący już jest na samym początku to, że ta autko jest tak jakby dużo dłuższe. A szkoda, bo w sumie podoba mi się wizualnie ten samochód, więc chętnie bym sobie nim pograł więcej. Polećmy na jakiegoś double reseta do prawej. Mamy sporo miejsca. On nas nie challenge'uje. Tutaj jeden reset, drugi reset i do tego musty flick. Bramka strzelana nie była jakaś piękna i papier z bramki wylatuje. No ale myślę, że wystarczająco, żeby odhaczyć tutaj double reseta. Musty'ego niestety nie odhaczę, bo no był mizerny. Nawet w ogóle nie nazywałbym tego Musty'm. Dobra, spróbujmy teraz strzelić. No, ceiling do Musty'ego do double, ale z tego co widzę, to totalnie mi nie siada setup tym samochodem, żeby sobie jakoś po aeriala wystawić. Ale to może być też kwestia tego, że jestem przyzwyczajony do Octane'a. A to jest hitbox do minusa, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, Gostek akurat lata tak, żeby sobie potestować bardziej ta autka. Więc idealnie wyszła. Musty do double? Jest Musty do double, ale no... Nie, jakoś nie czuję się pewnie tym samochodem, tak prawdę mówiąc. Jeszcze nam pinch został. Nie no, nie mogę tego zrobić wszystkiego w jednym meczu, bo... Co, to od razu będzie ranked grany zaraz? O, jak fajnie zaryczał w ogóle, nie wiem czy to przez to, że trzymałem od razu gaz. Spróbuję ground pincha zasadzić. Nie wiem czy on będzie nam challenge'ował piłkę na ziemi. Jak nie, to sobie strzelimy, ale nie no, taki brzydki był, to
Powtórzymy. Fajnie ryczę. Nie wiem, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, czy po prostu nie ryczał. Wydaje mi się, że nie ryczał. Może przez to, że seria R2 nie trzymałem. Dobra, spróbujmy takiego bez setupa pincha. Ej, fajnie leci. On to puścił. Nie wiem, jak to interpretować, bo z jednej strony to już mógłbym zaliczyć, bo pinch sam w sobie fajny, a z drugiej strony, no, ewidentnie dał nam strzelić, jakby... Chociaż... W pewnym sensie próbował obronić. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. O, strasznie źle mi się kontroluje piłki tym autem, no przepraszam, ale taka jest prawda. Nie umiem nim sobie, jakby... opanować piłki za bardzo. I mam wrażenie, że to jest bardziej kwestia tego wystającego hitboxa, aniżeli stricte tego, że jest to hitbox do minusa. No wiadomo, że jak się bym przyzwyczaił, to już by nie było tak źle, ale jednak. Fajnie, jak o tym się gra dobrze od samego początku, to wtedy też lepiej wam się będzie grało po prostu przez cały czas. Dobra, setup pod jakiegoś resetka. Strzelmy sobie reset do dubla. Nie było to jakieś super widowiskowe, ale goal to goal. I w sumie ten wybuch papier toaletowy jednak jest brzydki mega. Przynajmniej w tym kolorze. Może biały by wyglądał nieco lepiej. Nawet w sumie nie wiem, czy on jest za nagrody turniejowe, czy w karnecie. Może jakimś cudem na rankedzie mnie zaskoczy ten samochodzik? Czy tam będzie miał mocne kick-offy czy coś? Albo to raczej mi by dzisiaj siedziały kick-offy. Natomiast na razie, pomimo tego, że odbębniliśmy te strzały, negatywnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o performance, bo jeżeli chodzi o wygląd i dźwięk i tak dalej, skiny, to że można wszystko edytować, to na pewno to na duży plus akurat. Dobra, strzelmy coś takiego, on akurat obronił. Dobra, ceiling, może double od ziemi, będzie gitem. Nie mam boosta i słupek. Zerowa sekunda, to nie ma już tutaj skazować. Lećmy sobie na... coś takiego, dobra, jest brameczka w zerowej sekundzie. Jak na to, że był deficyt boosta przez to, że musiałem tutaj podboostować jeszcze przed strzałem, to nie była to taka zła bramka. No i co, myślę, że przechodzimy do rankeda. No i dobra, znalazło nam przeciwnika, jest to Lyrics. Zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, weźmy sobie piłkę do narożnika. Nie, no nie trafiłem boosta i sobie krzywo zagrałem piłkę. Podwójny fail już na samym początku. Tutaj wyrwaliśmy bumpika. Dobra, wykopana ta piłka. Nie, no totalnie niepewnie się czuję tym samochodem. Na pewno pozytywne jest w tych wszystkich, no nie we wszystkich, ale w tych części licencjowolowanych samochodów, czemu mnie demujesz typie ciągle. Fajny jest ten taki dźwięk po respie, czy tam na kick-offie, że no ryk silnika po prostu, fajnie brzmi. Ale jak duże to będzie miało znaczenie na dłuższą metę, to no nie wiem. On leci na jakiegoś aeriala, w zasadzie podał nam piłkę. Ja się nie dam zdymałeś tym razem, ale już mi prowokuje ten typiarz. Dobra, jego zdemowaliśmy za karę. Się zrespi po tej stronie, no nie mogę. Dobra, jest, udało nam się jakoś to wtoczyć do bramki. O, mamy setup na jakiegoś double resetka nawet w rankedzie, albo na ceiling do strzału. Nie, jestem fatalny. Co ja... Nie chcę o tym mówić. I kick-off goal dla typa. Najgorzej na świecie. Tam nie strzeliłem po kick-offie, gdzie miałem 100% sytuację. Jeszcze straciłem i tutaj też tracę. Dobra, pełne skupienie. Jeszcze skopany, boost zabrany. I nie mamy bramy, bo nie trafiłem. Dobra, może teraz? Nie. Sobie klepię piłkę z sufitu. Ja to wezmę na luzie. Ale znowu mamy niewygodną piłkę. Dobra, tutaj chciałem uniknąć demo. Dobra, spróbujmy jakiegoś musty flicka. O Boże, jak to było potężne. No dużo potężniejsze niż się spodziewałem, ale szkoda, że nie było trochę celniejsze. Dobra, fake kick-off zawsze spoko. O tak, jest dokładnie, piłka za free. Ja sobie celuję. Nie wierzę, że sobie takiego Pitagorasa w bramę zasadziłem. Dobra, mamy opena, to musi być bramka. Tak też się dzieje. Potrzebujemy strzelić jeszcze co najmniej 3. Dobra, on nie ma piłki na dachu, to nie powinno być groźne ani trochę. Spróbujmy sobie to zagarnąć i oddać strzał za wolny. Demo też nie damy. O tej. Kurczę, ten prejump w sumie pod takim kątem zrobiłem, że niewiele dał. I tracę bramkę. O, ale z pozytywnych rzeczy co do tego samochodu, to widać maskę.
A to jest zawsze spoko sprawa, jeżeli chodzi o wszelakie kliki i tak dalej. Ja sobie tutaj kopnę. On niestety dobrze prejumpnął. Jednak tutaj strzelamy i tak bramkę na 5-3, bo on za bardzo nie miał już boosta i... A generalnie przerąbane miał. Dobra. O. Dobra, nie ma kąta do strzału. Sobie próbował klepnąć i zabiera piłkę do defensywy, czyli gra mądrze. Chociaż taki mądrze, jak mu to nie wychodzi. Nie, znowu słaby touch bardzo. Okej, weźmy tutaj setkę. Wypadałoby to skontrować, ale zrobiłem najgorszy touch możliwy. Dobra, air dribble bumpik. Siedzi 5-4. Wygrywamy to spotkanie. O, kick-off wygrany. Dobra, polećmy na tego ceiling shota kolejnego. Jakby nie wiem, nie idź, co? Nie wiem, chyba się spodziewał, że zrobimy coś innego i jakby się wylał w bramce. Więc w sumie dobrze wyszło to, że nie umiem ogarnąć piłki tym samochodem. Kick-offy wygrywam, ale to raczej jest kwestia tego, że ziomek słaby robi. Niż tego, że dobrze czuje ten samochód. Przebity, niewystarczająco. Niby przebity, ale ziemek z piłką i teraz jeszcze boostem. Dobra. Spróbujmy z kopniakiem. Nie strzelmy samobuja i będzie git. Zresp się seto, dobra. Jest idealny timing. Dobra, spróbujmy z demo. Nie udało się, ale to key. Weźmy piłkę sobie do boku. On skacze na bloka. Na szczęście nie poleciał w naszą bramę. Nie dostaniemy demo i będzie dobrze. Dobra, tutaj jakaś pseudokontrola. Weźmy piłkę, weźmy boosta. Strzelnżował! Jak się totalnie tego nie spodziewałem. Nie wiem, na co polecieć. Flick czy air dribble bump, czy co? Dobra, flick po długim... Nie, to było najgorsze, co się dało zrobić. Nie zbumpowałem go. Nie zdumpowałem ani nic. Mamy pustą bramkę. Jakie wylewy lecą w tym meczu na zakończenie? Dobra, wygrywamy? Ale no nie wiem, nie powiedziałbym, że jakoś mega zasłużenie, to raczej gości popełnił też bardzo dużo błędów. No ogólnie, nie wiem, bardzo dużo błędów było w tym meczu. No ale dobra, ranked rankedem, ale co jeżeli chodzi o ten samochód? No to ogólnie 1000 kredytów, to tak naprawdę jeżeli chodzi o historię, no w sumie ostatnio to chyba większość aut jest za 1000 kredytów, już nie ma tego zwyczaju, że są za 2000, więc to jest na pewno dobra zmiana. Fajne jest to, że koła, które dostajemy w zestawie, też można dawać do innych samochodów. Sam Hellcat wygląda bardzo przyjemnie, dobrze brzmi, wiadomo, że się kojarzy z filmem, więc to też jest jakiś pozytyw, ale jeżeli chodzi o performance, jeżeli chodzi o to, jak się nim gra, no to niestety strasznie ubolewam nad tym, że jest to kolejny samochód, który tak naprawdę nie za bardzo pasuje do swojego hitboxa. Naprawdę czekam, nie wiem, w sensie czekam, no tak naprawdę nawet na to w sumie nie liczę, że Rocket będzie robił znowu hitbox odpowiadający danemu samochodowi, a nie tak, że jest 5 podstawowych hitboxów i każde auto musi się pod to dopasować, bo w takiej sytuacji tymi autami się zwyczajnie nie gra zbyt przyjemnie. Jeżeli na przykład, nie wiem, auto mi wchodzi w piłkę, zanim ją kopnę. No ale tak szybko mówiąc, to po prostu, jeżeli ktoś chce tryhardować tym autem, to moim zdaniem nie jest one warte tej ceny. W sensie nie jest warte tej ceny. No po prostu, nie wiem, nie będę nim grał rankedów. Chyba, że ktoś wykupi mi na streamie na Twitchu za punkty, żebym zagrał tym samochodem. Jeżeli tak się nie stanie, no to z własnej przyjemności, ze względu na to, że właśnie jest źle odwzorowany, nie będę sobie nim pykał. Ja tutaj się jakoś strasznie dużo rozgaduję, więc może już nie będę przedłużał. Przypomnę o zostawieniu suba i lajka. No i to by było tyle. Do następnego i hej! Thank you.